Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Dzień dobry, witam Was. To jest Stanisław Mirianczewski, Veracomp. Bardzo bym prosił o potwierdzenie w okienku tekstowym, czy dobrze jestem słyszany przez Was. Ok, bardzo dziękuję. Dzisiaj omówimy sobie kilka grup produktowych dostępnych w Advantech związanych z pracą mobilną, czyli skupimy się ogólnie na tabletach przemysłowych, na tabletach, które można wykorzystywać zarówno w logistyce, w przemyśle, ale też jako ciekawostkę w retailu oraz w medycynie. Rozumiem, że pewnie większość z Was pewnie pracuje w takim trybie jak ja, czyli home office przez te ostatnie wydarzenia. Mam do Was takie pytanie, czy w tej chwili zastępując spotkania z klientami wideokonferencją, z jakich korzystacie narzędzi? Bardzo bym prosił, żebyście też napisali, jeżeli z takich narzędzi korzystacie, czy jest to WebEx, czy jest to LiveSize, czy być może Zoom. Tak z ciekawości chciałbym też się dowiedzieć, z czego korzystacie. Ok, czyli WebEx, Teams. Jasne, LiveSize. Ok. Dobrze. I Skype, no wiadomo, tak, Skype oczywiście jest takim chyba najpopularniejszym środowiskiem do wideokonferencji. Dobrze. Zatem wracamy do dzisiejszego tematu. Jak pewnie większość z Was, którzy tutaj bywacie na moich webinarach, wiecie, że zajmuję się w Veracompie marką Advantech, czyli marką, która jest znana w przemyśle i jest to chyba jeden z największych dostawców, a na pewno dostawca, który ma największe portfolio, jeżeli chodzi o różne grupy produktowe. Ja Wam dzisiaj też chwilkę o tym opowiem dla osób, które nie były wcześniej na moich webinarach. Dobrze, jaki mamy plan? Dzisiaj tablety. Za 2 tygodnie chciałbym zrobić takiego webinara, który będzie podsumowaniem różnych ciekawych rozwiązań, zarówno w przemyśle, jak i również w logistyce, w transporcie, w retailu, a więc pokazanie tego, co integratorzy mogą zrobić z urządzeniami, które Advantech dostarcza. I pomyślałem sobie, że tydzień później, ewentualnie 2, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o czas. Na pewno też będę chciał zrobić taki cykliczny webinar, który będzie poświęcony nowościom w ofercie Advantecha. Co jakiś czas w różnych grupach produktowych pojawiają się jakieś ciekawe rozwiązania, nowe rozwiązania, dlatego też chciałbym o tym również Wam chwilkę opowiedzieć. To będą krótkie webinary, pewnie mniej więcej 20-30-minutowe, po to, żeby zasygnalizować pewne rozwiązania, które gdzieś tam być może mogą być dla Was interesujące. Okej, następnie pewnie powtórzymy te ubiegłoroczne webinary związane z rozwiązaniami software'owymi Advantecha, więc zarówno Web Access w postaci SCADA, jak i również pewnie środowisko cloudowe, a więc WisePass. Jeżeli macie jakieś sugestie związane z tematyką, która by Was interesowała, zarówno pod kątem waszych projektów klientów, bądź też samych klientów, to zapraszam oczywiście do kontaktu. Proszę wpisujcie swoje sugestie. Jak najbardziej można zapraszać oczywiście też inne osoby. Ja robię otwarte webinary, także można spokojnie się na nie rejestrować. Oczywiście po zakończeniu webinara również wysyłam dla osób, które się zarejestrowały, tak samo podsumowanie webinara, jak również oczywiście też link do nagrania. Ok, słówko na temat Advantecha, a więc firmy, która jest znana
na rynku głównie przemysłowym. Firma, która dostarcza rozwiązania mniej więcej od 1983 roku, głównie zaczynając od kart pomiarowych, komputerów przemysłowych, komputerów panelowych, również oczywiście jest to w tej chwili sieciówka, są to routery przemysłowe, są to rozwiązania, które służą do akwizycji danych. Struktura, oczywiście producent produkuje swoje rozwiązania na całym świecie, bo jest to zarówno Tajwan, jak i oczywiście też fabryki w Chinach, ale również w związku z akwizycjami, które przeprowadzał, te fabryki są też i w Stanach, i również w Europie. W Europie również znajduje się centralny magazyn europejski, tak więc dostępność towarów w normalnym okresie, bo w tej chwili są oczywiście utrudnienia z uwagi na epidemię, są w miarę dobre. Jeżeli chodzi o samą markę, sam brand Advantech, to jest firma, która pośród tajwańskich brandów, tych najpopularniejszych, zajmuje piątą pozycję. Oczywiście najbardziej znany jest Asus, natomiast Advantech jest tutaj widać bardziej znany niż Acer, czy bardziej znany niż na przykład MSI. OK. Dzisiaj opowiemy sobie o kilku obszarach biznesowych, a więc nie tylko o obszarze produkcyjnym, przemysłowym, ale również o obszarze logistycznym, również o obszarze retailowym troszeczkę i również o obszarze healthcare'owym. Industry 4.0 tutaj tylko zasygnalizuje, oczywiście chodzi o czwartą rewolucję przemysłową, gdzie dość duży udział mają rozwiązania IoT, a więc rozwiązania, które służą do tego, żeby po pierwsze dokonywać akwizycji informacji ze środowisk przemysłowych, z różnego rodzaju infrastruktury miejskiej, a więc projekty Smart City, po to, aby te dane z sensorów przesyłać poprzez connectivity, a więc z wykorzystaniem LoRa, z wykorzystaniem LTE, przetwarzać te informacje poprzez rozwiązania typu data computing, data mining i później wizualizować je po to, aby można było wykorzystywać je do podejmowania decyzji o zarządzaniu firmą. OK, to jeszcze słówko na temat infrastruktury, na temat właściwie samej architektury rozwiązań Advantecha. Tutaj na samym dole mamy warstwę Edge Sensing, to jest warstwa, która służy do tego, abyśmy mogli zbierać informacje. Mogli zbierać informacje z sensorów, z warstwy na przykład sterowników przemysłowych, z warstwy, która służy do tego, aby komunikować się z urządzeniami, które służą do wytwarzania. Mamy tu urządzenia, zarówno które są urządzeniami przewodowymi, ale też oczywiście jest to warstwa urządzeń bezprzewodowych. Wyżej mamy warstwę routerów przemysłowych, routerów LTE, które również są wyposażone w bardzo wiele różnych ciekawych portów I/O, dostosowanych do odpowiednich potrzeb. I oczywiście warstwa sieciowa, czyli switche, zarówno switche przemysłowe montowane na szynę DIN, ale również rakowe rozwiązania, ale też i rozwiązania dedykowane na przykład do zastosowania w kolejnictwie. I warstwa komputerów przemysłowych, komputerów zarówno takich prostych, małych urządzeń, które możemy montować w zasadzie w każdym miejscu, poprzez rozwiązania modułowe stosowane na przykład do pomiarów, stosowane do akwizycji danych, ale też na przykład stosowane do systemów uczących się i do systemów sztucznej inteligencji. Rozwiązania również IPC, rozwiązania komputerów panelowych, dotykowych i wyżej mamy już serwery, rozwiązania, które służą do tego, żeby budować z nich systemy typu deep learning, a więc systemy oparte głównie na dosyć szybkich kartach graficznych, które również Advantech dostarcza. I wyżej mamy chmurę, mamy WisePassa, a więc rozwiązanie
chmurowe Advantecha. Okej. Dzisiaj mówimy o tabletach. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, gdzie w portfolio Advantecha możemy te tablety znaleźć. Na pewno najbardziej interesujące będą rozwiązania, które możemy znaleźć w tym miejscu, a więc w części Intelligent Logistics, w części logistycznej. Tutaj mamy dwa rodzaje rozwiązań. Ja o tym będę za chwilkę mówił, czym one się różnią, bo mamy Industrial Mobile i Industrial Portable. Portable są tablety, mobile to są komputery mobilne, montowane na przykład w pojazdach. Okej, okay. Dla retailu mamy rozwiązania POS-owe, dla healthcare'u mamy rozwiązania też takie mobilne tablety. Okej, okay. Jeżeli chodzi o zastosowanie, generalnie zastosowanie rozwiązań Advantecha, na pewno produkcja przemysłowa jest takim naturalnym środowiskiem dla rozwiązań Advantecha, tutaj mówię globalnie. Ale również jeżeli chodzi o tablety, te tablety są coraz bardziej popularne w przemyśle, z uwagi na to, że nie zawsze zastosowanie dotykowego komputera panelowego, o czym będę mówił za chwilę, jest wystarczające. Oczywiście też logistyka healthcare, oczywiście też transport i sektor publiczny. No właśnie, wspomniałem o tym, że dość często stosuje się komputery przemysłowe panelowe. Tutaj mam takie trzy przykładowe rozwiązania, a więc widzimy u góry tablet przemysłowy, widzimy po lewej stronie na dole komputer panelowy, który jest też bardzo często stosowany w przemyśle. I to, co jest po prawej stronie na dole, to jest taki wyświetlacz z wykorzystaniem ekranu i paper, który również spełnia dość ciekawe zadania. Dzisiaj skupimy się na tabletach. Ostatnio rozmawialiśmy na temat komputerów panelowych, także odsyłam do webinara, który był nagrywany jakieś chyba 2 miesiące temu. I teraz tak, skupmy się na tych różnicach, które są interesujące dla klientów, a więc przede wszystkim mobilność. Stosując tablety uzyskujemy mobilność. Możemy również wykorzystywać tablety jako urządzenia, które pracują w dokach, a więc w specjalnych stacjach dokujących. I różnica jest podstawowa, a więc nie możemy wziąć komputera panelowego, przesunąć go gdzieś indziej, zamontować do wózka i później z tego wózka wyciągnąć. Możemy oczywiście taki komputer panelowy zamontować w wózku widłowym, natomiast nie spełnia on takiej funkcji, jaką dają tablety. Wytrzymałość. Tablety przemysłowe są tabletami, które są przygotowywane, projektowane z wykorzystaniem kilku różnych norm, zależnych od branży. Taką podstawową cechą tych tabletów jest to, że mają one odporność na opadek z 1,20 m. Oczywiście mają też odporność na zalanie, odporność na wilgoć, odporność na temperaturę, a więc tutaj ta wytrzymałość jest bardzo pożądana. Nie tylko w przemyśle, ale również i w branży medycznej, jak również w branży retailowej i logistyce. Dotykowa obsługa to oczywiście możemy wykorzystywać zarówno tablet, jak i również oczywiście komputer panelowy. Zasilanie to wiadomo, tak. Tutaj komputery panelowe muszą być zasilaniem stałym, natomiast jeżeli chodzi o tablety, mamy baterię wbudowaną. Ta bateria powinna wystarczyć na okres od 5 do 8 godzin. Dodatkowo jeszcze warto wiedzieć o tym, że tablety Advantecha mają możliwość pracy, mają możliwość wymiany baterii podczas pracy. A więc dysponują podtrzymaniem. Te baterie możemy sobie ładować w specjalnej ładowarce do baterii. Możemy również znaleźć takiego docka, który służy do ładowania tabletów, które na przykład są używane w ciągu dnia, w ciągu nocy mogą się ładować w całości bez wyciągania baterii. Ok. Połączenie sieciowe, wiadomo, tablet jest mobilny, więc możemy skorzystać tutaj z rozwiązania zarówno Wi-Fi, jak i rozwiązania LTE. W komputerze panelowym również możemy zamontować LTE. Są takie możliwości, aby wykorzystać moduł wewnętrzne.
Możliwości rozbudowy, no to wiadomo, że tablety w Advantechu, w rodzinie IEM są konkretnie konfigurowane w stosunku do odpowiednich part numberów, a więc kupując part number, wybierając tablet, mamy konkretny part number związany z tym, co ten tablet ma w środku. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda na przykładzie. Jeżeli chodzi o oczywiście o tablety PWS, one też są konfigurowalne. O tym też opowiem za chwilkę. W przypadku komputerów panelowych w większości przypadków można takie komputery rozszerzać zarówno o dyski, jak i również o komponenty sieciowe, o komponenty connectivity. I różnego rodzaju dodatki, zwłaszcza przy rozwiązaniach dla retailu, tam mamy możliwość dokładania różnych ciekawych modułów. Wydajność. Jeżeli chodzi o wydajność, tablety może nie są tutaj najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o wydajność, bo tablety z reguły stosuje się tam, gdzie chcemy wykorzystywać aplikację webową, a więc stosujemy tam głównie procesory, które są energooszczędne, procesory, które wykorzystują mało energii i również procesory, które też dysponują niezbyt wielką mocą. Oczywiście są też rozwiązania PWS, które stosowane są również dla bardziej wymagających zastosowań. Jeżeli chodzi o dalej mamy użyteczność, a więc tak naprawdę jest to związane i z mobilnością, i z możliwością stosowania tych rozwiązań w różnych scenariuszach, a więc i mobilnie, i stacjonarnie. Tutaj tablety akurat mają taką możliwość, aby na przykład wykorzystywać je na przykład w uchwytach, w dokach, na wózkach widłowych, czy też w innych scenariuszach. Tak samo jak akcesoria. Akcesoria są dosyć ważnym elementem. W tabletach mamy tam różne możliwości używania tych tabletów poprzez ich przenoszenie. Są różnego rodzaju paski, są uchwyty, są stacje dokujące i różne inne takie elementy. Jeżeli chodzi o cenę, warto zwrócić uwagę na to, że ceny tych tabletów przemysłowych, zwłaszcza tych tabletów, które dysponują procesorem Atom, są to ceny już bardziej przystępne niż były to ceny, które mogliśmy spotkać kilka lat temu. W tej chwili te ceny są już bardziej przystępne i możemy stosować tego typu tablety coraz częściej. Jeżeli chodzi o szczelność, czyli element związany z wytrzymałością, z używaniem tych tabletów w niekorzystnych warunkach, to tablety oczywiście mają odporność na poziomie IP65, a więc złącza są zakryte. Jeżeli chodzi o ekran, tamta szczelność jest na poziomie bodajże chyba IP54, a więc na te podstawowe niekorzystne warunki te tablety są odporne. I różnego rodzaju standardy, standard militarny, standard medyczny, tak, o tym będę też mówił za chwilkę. Ok, mamy cztery grupy tabletów, takie główne, a więc tablety stosowane do przemysłu i do logistyki, tablety stosowane do retailu i tablety stosowane do służby zdrowia. Generalnie, jeżeli chodzi o indeksy, to większość tabletów ma indeks IEM, indeks PWS to są tablety modułowe, tablety, które są dedykowane do dużo bardziej wydajnych aplikacji. I MIT to jest tablet, który też jest stosowany zarówno w przemyśle, jak i również w healthcare. MIT w przemyśle to jest tablet, który można używać zgodnie z normą Class 1 Division 2, a więc normą, która służy do tego, aby stosować rozwiązania w atmosferze na przykład gazów wybuchowych. Ok, zacznijmy od części logistycznej i produkcyjnej, a więc tutaj w
portfolio logistyki. Mamy kilka rozwiązań. Ja o nich nie będę dzisiaj mówił. Skupimy się wyłącznie na tej części, a więc na tabletach przemysłowych. Tabletach, które są wykorzystywane również w logistyce. Jakie scenariusze możemy tutaj wykorzystywać? Na pewno możemy wykorzystywać scenariusze związane z magazynowaniem, związane z przemysłem, z produkcją, również z zarządzaniem flotą, z wykorzystaniem GPS-ów, które są montowane w tych tabletach. Również praca mobilna dla różnych służb związanych z utrzymaniem, związanych z budownictwem. Transport, jeżeli chodzi o transport, zarówno transport wykorzystywany do osób, jak również do logistyki materiałowej. I oczywiście też służby zdrowia, służby pożarnicze na przykład. Pokażę Wam później taki ciekawy case Advantecha. Także oczywiście te zastosowania są dosyć szerokie. Jak już mówiłem, mamy tutaj cztery grupy produktowe, mamy PWS-a 472, czyli to jest mały kolektor danych, pięciocalowy, mamy AIM-a 65, 68, to są tablety 8 i 10-calowe i mamy PWS-a, czyli ten bardziej rozbudowany tablet. Jeżeli chodzi o AIM-a 68, to jest chyba najpopularniejszy tablet. On ma 10-calowy ekran z możliwością wyświetlania rozdzielczości Full HD. Procesor Atom 4 GB RAM-u, wbudowane, tu zależy oczywiście od wersji, za chwilkę Wam pokażę, wbudowane są różne interfejsy komunikacyjne. I bateria wystarcza na mniej więcej 5,5 godziny. Ona jest oczywiście też wymieniana w trakcie pracy urządzenia. Jeżeli chodzi o interfejsy, przepraszam, jeżeli chodzi o systemy operacyjne, to może to być zarówno Windows 10, jak i również Android w wersji tutaj zwracam uwagę 6.0.1. Wczoraj rozmawiałem z Product Sales Managerem w Niemczech, odpowiedzialnym za tego typu rozwiązania i pytałem go właśnie o to, kiedy będzie dostępna najnowsza wersja Androida. Prawdopodobnie będzie to pod koniec tego roku i będzie to się wiązało również ze zmianą architektury tego tabletu. Ok, temperatury pracy od minus 10 do 50 stopni Celsjusza, upadek z wysokości 1,20 m, IP65 i wysokość pracy do 3000 metrów nad poziomem morza. Jak te tablety wyglądają? W wersji 10-calowej możemy mieć, tutaj to jest podstawowa różnica, możemy mieć wbudowany skaner. Skaner kodów kreskowych 1D, 2D i możemy ten skaner mieć w postaci już wbudowanej. Jeżeli tego skanera nie mamy wbudowanego, możemy zawsze go dołożyć jako dodatkowy element i o tym też za chwilkę powiem. To jest taki właśnie extension port, który umożliwia dokładanie różnych komponentów do tabletu. A są dosyć ciekawe i takie można powiedzieć niecodzienne, jeżeli chodzi o komponenty rozszerzające do tabletów. W taki sposób można tablet wybrać, ponieważ jak widzicie są tutaj różne opcje. A więc mamy AC, czyli Wi-Fi, mamy BCR, czyli mamy wbudowany czytnik kodów kreskowych, mamy G, czyli GPS, czyli GPS. Mamy oczywiście też tutaj informacje na temat poszczególnych obszarów, na których możemy te tablety używać, a więc mamy NA, czyli Ameryka Północna, mamy Europę, mamy Amerykę Łacińską, a więc tutaj możemy sobie ten tablet dobrać, zarówno jeżeli chodzi o jego wyposażenie, oraz oczywiście też o używany system operacyjny. Zwróćcie też uwagę na to, że standardowo ekran ma jasność na poziomie 380 nitów, a więc spokojnie wystarcza do pracy wewnątrz, ale jeżeli potrzebujemy rozwiązania, które będzie nam służyło do pracy na zewnątrz, to powinniśmy pomyśleć o jasności na poziomie 800 nitów.
A więc jasności, która umożliwi pracę zarówno w mocnym słońcu, jak i również w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Wbudowane NFC, Wi-Fi jest w każdym, LTE jest w tych wybranych razem z GPS-em, uzależnione, tak już powiedziałem, od strefy. I dwie kamery, kamera przednia i kamera tylna. Jeżeli chodzi o akcesoria do tego akurat tabletu, to mamy tutaj mocowanie na wózek, mamy tutaj stand, mamy tutaj ładowarkę do baterii i taki stand, który również pozwala na ładowanie dodatkowych baterii razem z ładowaniem tabletu. Poza tym różnego rodzaju skanery kodów, a więc i 20-stopniowe, 70-stopniowe, to zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy ten tablet. Również jeżeli chodzi o moduł dodatkowy, a więc możemy sobie tutaj dołożyć fizyczny COM, czyli port szeregowy oraz również fizyczny port ethernetowy. Jest to wymagane czasem w pewnych zastosowaniach, tak samo jak na przykład również RFID i różne możliwości używania tego, a więc takie mocowanie na rękę i również dwa różne paski, w zależności od tego, czy chcemy tego tabletu używać w scenariuszu wertykalnym czy horyzontalnym. I oczywiście baterie dodatkowe, które możemy sobie, przypominam, wymieniać podczas pracy urządzenia. IM65, czyli 8-calowa wersja tego urządzenia. W zasadzie tutaj mamy tak, podobną rozdzielczość ekranu, a więc też Full HD. Mamy też ten sam zestaw portów komunikacyjnych i oczywiście bateria też podobnie, 6 godzin pracy. Warunki pracy podobne jak przy 10-calowym urządzeniu. To oczywiście mamy niższą wagę. Tam było niecały kilogram, tutaj jest 600 gram. W tym tablecie nie ma możliwości używania wbudowanego skanera kodów kreskowych. Tutaj możemy wykorzystywać dodatkowy, montowany tutaj w tym miejscu. OK, podobna tabelka, jeżeli chodzi o konfigurację. Również każdy indeks opisuje nam konfigurację danego urządzenia. Tych konfiguracji, przypominam, nie możemy zmieniać w tych dwóch urządzeniach. Te urządzenia są już przygotowane do używania w takim właśnie zestawie konfiguracyjnym. Ewentualnie możemy je rozbudowywać o na przykład skaner kodów kreskowych. Tu też jest trochę inny, jak widzicie, montaż do wózka widłowego. Ten montaż tutaj jest, ten dok jest wyposażony w kluczyk, a więc dodatkowo możemy sobie zablokować tablet, aby nikt tego tabletu nam z tego wózka nie wyciągnął. I tutaj jeszcze przy 8 możemy dokupić sobie na przykład ładowarkę tabletów. A więc zarówno możemy ładować sobie same baterie, jak również możemy też ładować sobie całe tablety. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy hoster, widzę, a więc taki futerał na to urządzenie. Pozostałe akcesoria są tutaj takie same. OK. Tu pewnie będziemy mieli jakiś materiał wideo na temat tych tabletów. On też fajnie pokazuje, w jaki sposób możemy wykorzystywać te tablety w różnych scenariuszach w biznesie, zarówno przy takiej pracy właśnie mobilnej, jak również w magazynie. Także zachęcam do tego, żeby sobie ten materiał obejrzeć.
Tak, wiem, niestety poklatkowo idzie z uwagi na to, że filmy średnio działają przy Webexie, więc niestety ja mogę podesłać później też oczywiście linki do tych materiałów, one są na YouTubie, natomiast ja je też pokazuję jako ciekawostkę, ponieważ najlepiej zobaczyć niż opowiadać, to co widzimy najlepiej pokazuje, jakie są możliwości tych tabletów. Natomiast rzeczywiście, no, jakość tego przekazu może być średnia. Okej, a więc widzimy rzeczywiście, że tutaj to urządzenie jest bardzo uniwersalne. Możemy stosować je w różnych scenariuszach. Możemy stosować również w biurze, możemy stosować je również w magazynie, w to, co było wcześniej pokazywane, a więc również praca na wózku widłowym. Tutaj możemy sobie też zobaczyć właśnie, jakie są korzyści z zastosowania takiego tabletu w stosunku do rozwiązań konsumenckich. Tak? To są specjalne urządzenia, które gwarantują pracę w niekorzystnych warunkach, gwarantują pracę w środowisku, gdzie mamy zapylenie, gdzie mamy wilgoć, gdzie mamy również możliwość upadku takiego urządzenia na podłoże betonowe. Okej. To jest też przykład tabletu, który zobaczcie, ma taką dodatkową obudowę. Ten tablet może być wykorzystywany w środowiskach, które, przypominam, charakteryzują się możliwością wystąpienia mieszaniny gazów wybuchowych. Oczywiście to nie jest ATEX 0, to jest ATEX bodajże chyba 2, a więc klasą antywyżyntu. Jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie takich urządzeń, to również w Advantechu jest kilka innych ciekawych rozwiązań. Są to też i komputery panelowe, są to też switche i inne rozwiązania, które można wykorzystywać w takich scenariuszach. Okej. Okay. Kolejnym rozwiązaniem w obszarze przemysłu i logistyki jest tablet modułowy PWS 872. Ten tablet możemy po pierwsze dokonfigurowywać, a więc możemy również na przykład wbudować do środka dysk SSD. Ten tablet ma, jak widzicie, też nieco inny ekran, a więc możemy nawet mieć na nim 1000 nitów, jeżeli chodzi o jasność ekranu. Wbudowany oczywiście czytnik kodów, wbudowany również czytnik linii papilarnych w takim zakresie, a więc bezpieczeństwo. Tutaj możemy też mieć możliwość dołożenia na przykład przycisków funkcyjnych w tym tablecie. Ok. W taki sposób ten tablet wygląda, a więc tutaj mamy dodatkowe złącza, które są tutaj oczywiście przykryte klapką zabezpieczającą. Mamy właśnie tutaj te home keye, o których przed chwilką mówiłem, a więc 5 przycisków funkcyjnych. Mamy też możliwość korzystania z rysika, z dodatkowej baterii, a więc rzeczywiście tych możliwości mamy tutaj dosyć dużo. Wbudowane NFC i oczywiście też możliwość korzystania z kart rozszerzających. Tradycyjnie tabelka z indeksami, z tym, co mamy do dyspozycji w tym tablecie. Tak jak już mówiłem, oczywiście możemy tutaj te tablety budować i rozszerzać na etapie zamawiania. Aha, maksymalnie oczywiście Core i 7.
Jeżeli chodzi o akcesoria, w tym tablecie jest ich troszeczkę więcej, z uwagi na to, że jest to zaawansowane urządzenie, a więc mamy również na przykład tutaj specjalny port replikator, który ma tutaj dodatkowe gniazda, a więc USB, Ethernet oraz gniazdo szeregowe. Mamy również tutaj moduł, który służy do tego, aby obsługiwać karty magnetyczne oraz smart karty. Co my tam mamy jeszcze dalej w tym tablecie? O właśnie, kiedyś miałem takie pytanie odnośnie zastosowania tabletu, który będzie miał fizyczne porty, na przykład RJ45, więc tutaj polecam. W tym przypadku mamy też, jak widzicie, gniazda typu M12, a więc możemy wykorzystywać zarówno stabilność tego połączenia, ponieważ są to skręcane gniazda, mechanicznie skręcane, jak również odporność na wilgotność. Ok, tutaj widzę, że nawet mamy port VGA w takim portreplikatorze, więc rzeczywiście są to dosyć ciekawe akcesoria. Ja też może pozwolę sobie tutaj pokazać szybciutko jeszcze jeden film, w jaki sposób ten tablet wygląda i w jaki sposób można go wykorzystywać. Ten film również jest dostępny na YouTubie. Mogę też oczywiście podesłać do tego filmu linki. Jeżeli chodzi o ten Active Pen, to ten Active Pen możemy też oczywiście dokupić do innych tabletów. Natomiast ten tablet widzę, że ma tutaj w standardzie już Active Pen. Tak więc można powiedzieć, że jest to kompletne urządzenie, które praktycznie zawiera wszystko, co jest potrzebne. Plus jeszcze dodatkowe rozwiązania, które rozszerzają możliwości tego tabletu i jego zastosowania. Natomiast oczywiście jest to też okupione ceną, ponieważ w momencie, kiedy rozwiązanie zawiera w sobie mocniejsze procesory, a więc serii iCore, no to w takiej sytuacji ta cena oczywiście też wzrasta. No i właśnie tutaj możemy też rozszerzać dodatkowo ten tablet dodatkową baterią. Okej. Kończąc tą grupę produktową. Również chciałem przedstawić takie nieduże urządzenie, które może być wykorzystywane jako kolektor danych w zastosowaniach logistycznych. To jest taki pięciocalowy tablecik, który również od razu ma też możliwość korzystania z takiego właśnie uchwytu, który pozwala wygodnie stosować. To może nie będę już tego filmu pokazywał. Ok. Jeżeli chodzi o rozwiązania retailowe, to na pewno warto wspomnieć o rozwiązaniu IM35. To jest taki nieduży 8-calowy tablet, który jest stosowany właśnie w rozwiązaniach dla retailu. On, jak widzicie, ma tutaj podobną charakterystykę jak IM65. A więc podobna rozdzielczość, jasność ekranu, podobne rozwiązania do komunikacji. W tym przypadku też oczywiście warto wspomnieć o tym, że NFC, RFID to są rozwiązania, które w retailu są oczywiście dość potrzebne.
Tablety retailowe różnią się również kolorem, a więc mamy tutaj taką pomarańczową otoczkę w stosunku do tych szarych rozwiązań, które są dedykowane do logistyki. Dla healthcare'u to będą niebieskie elementy. Widzimy, że mamy tutaj podobną konfigurację, też jeżeli chodzi o możliwości konfiguracji w sensie indeksów, tutaj też podobnie to wygląda jak w tabletach logistycznych. Podobna akcesoria, jeżeli chodzi o zastosowanie, a więc zarówno ładowarki tabletów, ładowarki baterii, jak i również różnego rodzaju doki. Tutaj ze względu na zastosowanie w retailu te doki są troszkę inne. I pokażę Wam za chwilkę, jak możemy te doki wykorzystywać. Tu oczywiście też standardowe rozszerzenia, a więc dodatkowe skanery kodów, barkodów, kodów 1D, 2D i oczywiście też dodatkowe porty. To sobie może pominiemy. A właśnie, tutaj mi się chyba widzę slajdy troszeczkę poprzestawiały. To jest rozwiązanie, które chciałem powiedzieć, a więc case wykorzystywane przez niemiecką grupę strażaków. Tutaj jest to spięte z systemem 112, a więc tutaj mamy obsługę przez komputer panelowy. Tutaj mamy tablet, który jest zamontowany w specjalnym doku w pojeździe i ten tablet jest wykorzystywany do nawigacji i oczywiście też do kontaktu z obsługą. I oczywiście też wykorzystywanie go na przykład do tego, żeby znajdować źródła wody, żeby na przykład nawigować się z wykorzystywaniem mapy, czy też wręcz map budynków, do nawigacji i również do analizowania informacji z pojazdu. Ok, i tu mam ten właściwy slajd retailowy, od którego chciałem zacząć tą część. A więc tak, gdzie możemy wykorzystywać w kontekstach retailowych tego typu tablety? Na pewno możemy je wykorzystywać do restauracji, możemy wykorzystywać do wsparcia, jeżeli chodzi o sklepy, o na przykład obsługę klientów, również usługi w terenie, a więc różnego rodzaju służby typu kurierzy bądź serwisanci. Oczywiście również są takie scenariusze do samoobsługi, gdzie możemy wykorzystywać tablety. Oczywiście jest to zamienne w stosunku do komputerów panelowych i też oczywiście takie czynności typowo logistyczne, a więc zarządzanie magazynem. Dodatkowo jeszcze oczywiście możemy wykorzystywać tablety jako mini posy, a więc takie mobilne posy, wykorzystywać je do zamawiania, wykorzystywać je do samoobsługi klientów, tego typu na przykład kioski do zamawiania, automaty kolejkowe i oczywiście też na przykład tutaj jest taki case, który służy do tego, aby zbierać opinie na temat obsługi klientów. IM37 to jest 10-calowy tablet, a więc tam mieliśmy 35, 8-calowy, tu mamy 37, 10-calowy, 350 nitów, wbudowany czytnik kodów i oczywiście też podobne parametry. Tutaj mamy możliwość wykorzystywania różnych konfiguracji. Za chwilkę będzie tabelka. Zwróćcie uwagę tutaj na to, że w tym tablecie możemy od razu mieć też wbudowaną część odpowiedzialną za wykorzystywanie kart magnetycznych, a więc MSR. A więc możemy wykorzystywać bezpośrednio takie urządzenie do regulowania na przykład płatności. Tutaj ten film sobie może pominiemy, bo też widzę, że mamy jeszcze 15 minut. IM38, tablet, który tutaj zobaczcie, ma od 4 do 8 GB RAM-u. Ten tablet 37 miał 2 GB RAM-u. I w tym tablecie mamy też ekran, który możemy używać na zewnątrz, a więc 800 nitów.
Okej. Wbudowany oczywiście czytnik kodów kreskowych. Tak jak już mówiłem, to nie jest tak, że w każdym tablecie 10-calowym ten czytnik jest. Jest tylko w jednym urządzeniu. To akurat nie mamy tego wyszczególnionego. Natomiast, tak jak mówię, zawsze można ten czytnik dołożyć jako dodatkowe rozwiązanie. Tutaj są takie scenariusze retailowe, które dosyć ciekawie pokazują możliwości tych urządzeń. A więc mamy tutaj taki 8-calowy mobilny POS, a więc możemy wykorzystywać takie urządzenie do realizowania sprzedaży. Tu mamy wersję 10-calową i tutaj zobaczcie, ciekawostką jest również ten dock. A więc ten dock jest po pierwsze regulowany w 180 stopniach, jeżeli chodzi o pracę, a więc może pracować przy tym zarówno sprzedawca, jak i również klient. I również mamy tutaj w tym doku zamontowaną drukarkę. A więc jest to kompletne urządzenie, które możemy wykorzystywać do prowadzenia sprzedaży, bądź jako na przykład urządzenie drukujące jako automat kolejkowy, bądź na przykład urządzenie drukujące jakieś tam informacje, kupony i tak dalej. Tutaj jest ten dock, a więc widzimy, że on się obraca w 180 stopniach, czyli może być zarówno używany przez klienta, jak i również przez sprzedawcę. Dodatkowo jeszcze widzimy, że mamy tutaj port RJ11, który możemy używać do kasetki, do szuflady z gotówką. Przykładowy case, czyli standardowo możemy zbierać sobie informacje o zamówieniach klientów. Klienci mogą sobie sami wpisywać te zamówienia i możemy oczywiście też realizować płatność z wykorzystaniem zarówno na przykład aplikacji typu WeChat, a też oczywiście i kart płatniczych. Tutaj z kolei mamy taki ciekawy przykład zastosowania na jakimś tam koncercie we Francji w 2017 roku, gdzie Advantech postawił tego typu właśnie centra Wi-Fi, gdzie można było sobie na przykład naładować taką specjalną kartę i można było później z wykorzystaniem tej karty zbliżeniowo realizować transakcje bezgotówkowo w różnego rodzaju punktach. Ok, jeżeli chodzi o healthcare, to jest też grupa tabletów, które są dedykowane do pracy w służbie zdrowia. I te tablety, jak już mówiłem, rozpoznamy po niebieskich dodatkach. I te tablety generalnie mają podobne konfiguracje. Natomiast warto zwrócić uwagę na tą normę. Ja może postaram się tutaj to zaznaczyć. A więc mamy normę IEC 6601, która mówi o zastosowaniu tego typu urządzeń w środowiskach medycznych. A więc zarówno w salach operacyjnych, jak i również na intensywnej opiece i na izbach przyjęć. Dodatkowo również norma wojskowa MIL STD 810G. Okay. A więc tak, mamy wersję 10-calową takiego tabletu. Mamy również dodatkowe akcesoria do tego tabletu, które możemy stosować właśnie w środowisku szpitala, przychodni, tam gdzie dla nas istotna jest po pierwsze higiena, gdzie występują różnego rodzaju agresywne środki czyszczące. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy rzeczywiście wyjątkowo mocno należy dbać o czystość takich środowisk.
A więc stację dokującą, różnego rodzaju dodatkowe moduły rozszerzające, dodatkowe baterie i różnego rodzaju możliwości montażu i używania tego typu tabletu. Widzimy, że mamy tutaj też replikatory portów dla tych tabletów, a więc rzeczywiście możemy też tych tabletów używać sobie stacjonarnie i zabierać ze sobą w momencie, kiedy te tablety są potrzebne. Na przykład do interakcji z chorymi. Ok, tutaj mamy wersję 8-calową takiego tabletu. Oczywiście też zgodność z certyfikatem IEC. Odporność na upadek i też zastosowanie do tych wszystkich warunków, które panują w szpitalach. OK, konfiguracje. I tutaj będziemy mieli chyba dosyć ciekawy film, także pozwolę sobie ten film może pokazać, bo tutaj dość dobrze jest widać, w jaki sposób ten tablet można wykorzystywać w środowiskach medycznych. Ja wiem, że w Polsce już te tablety są wykorzystywane, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, natomiast pewnie jeszcze wiele przed nami, dlatego też. Myślę, że warto zobaczyć, w jaki sposób te tablety są wykorzystywane w innych krajach. Właśnie, tutaj mamy tą ładowarkę tabletów, a więc możemy rzeczywiście te tablety sobie ładować i w momencie, kiedy są naładowane, wykorzystywać, logować się swoimi danymi, swoimi credentialami. Tutaj możemy sobie oczywiście też wykorzystywać czytnik kodów do tego, aby na przykład wykorzystywać informacje, które mamy w bazie danych na temat pacjentów. Więc rzeczywiście są to ciekawe możliwości. I to jest też, myślę, interesujące z uwagi na to, że mając taki moduł, możemy fizycznie podłączyć urządzenie do tabletu. I możliwość też pracy stacjonarnie, czyli dok. Oczywiście dokładany MSR, a więc możliwość też wykorzystywania tego jako terminal. I oczywiście też przypomnienie o tym, dlaczego tablety przemysłowe są lepsze do zastosowań takich specjalistycznych niż tablety konsumenckie bądź biznesowe. A więc bardzo szeroka grupa rozwiązań dodatkowych, rozwiązań, które możemy taki tablet rozszerzyć. Bo myślę, że to jest wszystko to, co jest potrzebne w środowisku medycznym. I już na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym jeszcze pokazać urządzenia, które nie są tabletami. Natomiast często mogą zastąpić tablety. A więc Advantech wypuścił serię urządzeń wyposażonych w ekrany typu e-paper. A więc podobne jak mamy na przykład w czytnikach e-booków. Ekrany te mają tą ciekawą cechę, że mają bardzo niski pobór energii.
A więc energia jest pobierana wyłącznie w momencie, kiedy następuje zmiana tego, co mamy na wyświetlaczu. Dostępne są tutaj trzy tego typu rozwiązania póki co. Wiem, że będą też rozwiązania o większych przekątnych, a więc mamy przekątną 5,65 cala, mamy przekątną 2,9 cala i mamy też taki identyfikator, który ma ekranik o przekątnej 2,9 cala. Jest to urządzenie, akurat to konkretnie jest to urządzenie bezbateryjne. Te dwa pozostałe wyświetlacze mają możliwość korzystania z standardowych baterii. I teraz, gdzie możemy to wykorzystać? Na pewno możemy to wykorzystać w scenariuszach biznesowych, kiedy potrzebujemy na przykład obsługiwać gości, również spiąć to na przykład z obsługą sal konferencyjnych. Bardzo często widzimy przed salami konferencyjnymi na przykład tablety zamontowane, które wymagają ciągłego zasilania, te tablety świecą cały czas, czy również na przykład są to też komputery panelowe. I tak jak mówię, tutaj zasilanie i również to, że cały czas te urządzenia świecą, jest chyba niekorzystne. A więc musimy zapewnić im zarówno zasilanie po kablu, jak i również też bardzo często również musimy im zapewnić także komunikację po kablu. Dlatego też tego typu rozwiązania myślę, że są ciekawe z uwagi na to, że montujemy je w dowolnym miejscu, mają własne zasilanie, które wystarcza mniej więcej na 2 lata, jeżeli chodzi o update'y 10 razy w ciągu dnia. I również programowanie odbywa się bezprzewodowo, a więc jest to protokół, który ma zasięg do 100 metrów. Tak więc możemy rzeczywiście zastąpić te urządzenia, które do tej pory cały czas świeciły, wymagały zasilania, wymagały jeszcze dodatkowo pewnie zasięgu Wi-Fi bądź też fizycznego kabelka do komunikacji z serwerem. Dodatkowo jeszcze też zastosowanie w logistyce produkcji, w magazynowaniu i również w samej obsłudze produkcji, procesu produkcyjnego. A więc widzimy, że przy kompletowaniu dostawy, kompletowaniu BOM-a możemy sobie też wykorzystać taką inwersję, a więc operator zbiera tylko te indeksy, tylko te komponenty, które zostały podświetlone. Tutaj z kolei widzimy, że tradycyjny przewodnik produkcyjny papierowy został zastąpiony takim elektronicznym nośnikiem, a więc można zaraportować również wykonanie tej czynności i jak gdyby dalej przekazać do kolejnego etapu przy produkcji takiej na przykład dyskretnej jak w tym momencie. Widzimy też, że możemy sobie oznaczać za pomocą takich modułów również na przykład regały magazynowe, które też służą do tego, żeby wykorzystywać je również w procesie, kolejnych etapach procesu produkcyjnego bądź konfekcjonowania. Ok, to może już sobie pominiemy, bo myślę, że czas nam się już kończy. Chciałem Wam bardzo podziękować za dzisiejszy udział w webinarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę albo o napisanie tych pytań teraz, bądź też o kontakt mailowy lub telefoniczny ze mną. I zapraszam też Państwa na kolejny webinar, który będzie za 2 tygodnie, w którym pokażę też różne ciekawe rozwiązania oparte o projekty Advantecha bądź projekty partnerów Advantecha. Póki co bardzo dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo zdrowia i spokojnego weekendu. I zapraszam oczywiście do kontaktu. Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.